My nasz dzień zaczęliśmy, słuchajcie, w parku przy ratuszu, tu jest Maciuś. Biega. Zjedliśmy przed chwilą tu śniadanie przy tych stoliczkach, ponieważ kupiliśmy sobie takie kanapki, tutaj zjedliśmy, a tutaj obok mnie jest piękny, ogromny ratusz. Ten ratusz ma już ponad 100 lat, powstał jakoś na samym początku XX wieku. No i zobaczcie, jaki jest ogromny, robi naprawdę duże wrażenie. Ja na początku, jak go widziałam z jednej strony, to mówię, o, ratusz taki mały, tam widziałam tylko taką wieżyczkę, a jak tutaj przysiedliśmy, to rzeczywiście piękny, ogromny budynek. Co? Kręcę cię. A, tam są rzeźby na tym ratuszu. Rzeźby? A ja mam kawkę. Kawusia i w drogę trzeba zwiedzać, bo mamy jedną rzecz zaplanowaną co do godziny, więc musimy do tego czasu ogarnąć inną rzecz. Ale to zobaczycie co, jak już tam dojdziemy. Idziemy przez Benjamin Franklin Parkway. Jest to taka ulica zaprojektowana trochę na wzór pól elizejskich. Mówi się, że to jest taki fragment Paryża w Filadelfii, mały Paryż w Filadelfii. I tutaj przez całą tą ulicę, jak idziemy, zawieszone są flagi różnych krajów świata. Polski jeszcze nie widzieliśmy, tam widzę Włochy. Poland. O, jest Poland akurat, jak idziemy. Proszę bardzo, flaga Polski również tu jest. Jeżeli chodzi o Benjamina Franklina, to jest taka bardzo ważna osobistość tutaj dla Filadelfii, dla Pensylwanii. Jeszcze będziemy o nim mówić w tym filmie na pewno, bo ten Benjamin Franklin na pewno gdzieś będzie tutaj się pojawiać w mieście na każdym kroku. No i właśnie to jest też aleja jego imienia. Amor. Amor znaczy miłość. I co, przypomina ci pola elizejskie, ten fragment? W ogóle. W ogóle? Znaczy, ale są jakieś nawiązania, nie? No... Tak, szeroka, wielopasmowa droga i zielona wokół, ale no nie, to jest całkiem inny vibe. Ale było przed chwilą coś, mieliśmy... A, Rodin, Muzeum Rodin. Rodin Muzeum tutaj jest. No to jest filia. Byliśmy chyba też w Paryżu, więc są jakieś takie nawiązania do Paryża, do Francji. No i cały czas rzeczywiście ciągną się te flagi. Maciek zna wszystkie flagi na pamięć, więc już z daleka mówi: o, Kamerun, o, coś tam, o, coś tam. Chwali się, że umie, tak? Tak, teraz jest Haiti, a tam dalej jest chyba Irlandia, taka śmieszna. Bardzo ładnie, misiu. No i tymi polami elizejskimi przechadzamy się i dochodzimy prawie do Muzeum Sztuki w Filadelfii. A ono jest znane nie tylko z tego, że samo muzeum jest chyba jednym z lepszych tutaj w mieście. Możemy tam podziwiać obrazy wielu artystów, czy Picasso, czy Monet, czy Van Gogha, ale jest również znane z tego, że do muzeum prowadzą takie schody, a po tych schodach biegł Rocky Balboa. Rocky, czyli Sylvester Stallone, biegł przez miasto i kończył swój bieg właśnie na tych schodach. No i co tu się robi? No ludzie oczywiście robią sobie zdjęcia, nagrywają filmy, jak po tych schodach wbiegają. A że jest godzina poranna, my jesteśmy po śniadanku, świeci słońce, no to co można zrobić innego? Trzeba wbiec po schodach, żeby trochę spalić śniadanie, żeby się rozruszać na ten dobry dzień. Normalny człowiek biega na schody Rockiego raz, a taki, który chce nagrać filmik telefonem, filmik aparatem, biega kilka razy, jak ja. Aczkolwiek tutaj, na tym szczycie schodów, jest teraz jakieś samochody jeżdżą, jakieś są roboty, więc ciężko się tu nagrywa na samej górze. Nie są te schody jakieś strome, nie są wysokie, chyba jest 70 parę stopni, no ale jest 30 stopni, więc trochę się zgrzało. Tutaj jest rzeźba Rockiego, ludzie sobie robią zdjęcia, a jest nawet tutaj pan, który wykorzystuje sytuację i sprzedaje takie koszulki z napisem Rocky. Tam wiszą te koszulki, więc można sobie nawet kupić. No i tak, byliśmy na tych schodach Rockiego. To jest chyba takie najbardziej znane filmowe miejsce tutaj w Filadelfii. Jak wiecie, ja zawsze tych filmowych miejsc szukam. Te schody zawsze się pojawiają jako pierwsze, jeżeli chodzi o filmowe miejsca. My dzisiaj jakoś za dużo czasu nie mamy, żeby po całej Filadelfii jeździć i tych filmowych miejsc szukać, a trochę ich jest. Dzisiaj rano byliśmy przy ratuszu, który wam pokazywałam. Tam były kręcone m.in. sceny do filmu Filadelfia. Bardzo, bardzo znany film z 1993 roku z Tomem Hanksem. Tom Hanks zresztą dostał za ten film Oscara. Potem zaraz dostał Oscara również za Forresta Gumpa, więc miał taką dobrą pasę. Zresztą nadal ma, nie ukrywajmy. Do filmu, specjalnie na potrzeby filmu, powstała też piosenka Streets of Philadelphia Bruce'a Springsteena. Więc no, jeżeli chcecie trochę poczuć klimat Filadelfii,
Filadelfii, takiej no sprzed 30 lat prawie, no to można ten film sobie obejrzeć, bardzo ważny film. Przypomnę tylko, że jest to film, który porusza problem dyskryminacji w tamtych czasach osób chorych na AIDS. I był to jeden z takich pierwszych filmów, który tak no śmiało poruszył ten temat. Inny oscarowy film, który również się na ulicach Filadelfii odgrywał, aczkolwiek dużo scen było kręconych bardziej gdzieś tam na obrzeżach miasta, to Poradnik pozytywnego myślenia z Bradleyem Cooperem i z Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence też właśnie dostała Oscara za ten film. Jeżeli taki klimat Filadelfii bardziej sprzed tych ostatnich 10 lat chcecie zobaczyć, bo to jest chyba film z 2011 roku, no to też można. A kolejny bardzo znany film, który również na ulicach Filadelfii się odgrywał, to taki horror Szósty Zmysł. Pamiętam, jak za dzieciaka się ten horror w telewizji oglądało, zawsze się bałam. Jeżeli chcecie poczuć klimat Filadelfii, a nie byliście tutaj lub na przykład byliście i chcecie sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało, to między innymi te filmy warto obejrzeć. A my zaraz śmigamy, ponieważ na 12 mamy wizytę w ważnym miejscu. Jak powiedzieliśmy, że jedziemy do Filadelfii, do Waszyngtonu i do Nowego Jorku, to mieliśmy bardzo dużo poleceń, jeżeli chodzi o Nowy Jork, jeżeli chodzi o Waszyngton. A z tą Filadelfią to było tak różnie, bo każdy mówił, a tutaj nic nie ma, właśnie mieliśmy najmniej poleceń, tam Maciek miał jakieś jedzeniowe, wiadomo, gdzie zjeść Philly cheesesteak i tak dalej. Ale mi się wydaje, że do Filadelfii warto przyjechać, szczególnie jeżeli interesujemy się historią Stanów Zjednoczonych, jeżeli te Stany zwiedzamy, to wydaje mi się, że przynajmniej raz w Filadelfii warto być, ponieważ można powiedzieć, że tu się wszystko zaczęło, tu się zaczęły Stany Zjednoczone. Filadelfia znajdowała się w centrum 13 kolonii. Tutaj odbywały się spotkania, dyskusje, tutaj dyskutowano na temat przyszłości i niepodległości Stanów Zjednoczonych i właśnie naturalnie Filadelfia stała się takim ośrodkiem amerykańskiej rewolucji i nie bez powodu mówi się, że właśnie Filadelfia to jest ta kolebka amerykańskiej państwowości. Filadelfia była pierwszą stolicą Stanów Zjednoczonych. Odbył się tu pierwszy kongres kontynentalny oraz drugi kongres kontynentalny, na którym uchwalono deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych, a miejscem spotkań, miejscem konspiracji, rozmów był właśnie Independence Hall. I tu właśnie 4 lipca 1776 roku podpisano deklarację niepodległości, również tutaj uchwalono konstytucję i my właśnie do Independence Hall wchodzimy, mamy bilet na 12. Bilet kupowałam wczoraj online. Bilet kosztuje dolara, więc zapłaciliśmy 2 dolary za wejście. Bukowałam wczoraj na dzisiaj na 12. Trzeba być tu chwilę wcześniej, jest chyba teraz za 10 i zaraz będziemy wchodzić, już chyba tu sprawdzają bilety. Podobno wejście do środka i ta cała taka mała wycieczka trwa tylko 20 minut. We made it. We are standing in the room where it happened. This is where the Declaration of Independence was signed and where the United States Constitution was written. Currently, this room is set up the way it might have looked in 1787. So this is the Constitutional Convention. Wyszliśmy właśnie z naszej krótkiej wycieczki do Independence Hall. Właściwie zwiedzaliśmy takie dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie to było pomieszczenie sądu, a drugie to było to najważniejsze pomieszczenie, pomieszczenie, które właśnie głównie przychodzimy zobaczyć, czyli miejsce, gdzie trwały debaty, rozmowy oraz gdzie została podpisana Deklaracja Niepodległości oraz Konstytucja. No i tutaj właśnie zbierali się przedstawiciele wszystkich kolonii. Ważne miejsce, bardzo ważne pomieszczenie, jeżeli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych. Tam się rodziły te idee, marzenia. I tam narodziła się ta Unia, wspólna Unia, właśnie to zjednoczenie wszystkich kolonii, wszystkich Stanów. Tak narodziły się Stany Zjednoczone. Mieliśmy bardzo fajną przewodniczkę, taka pani przewodniczka, która tak bardzo emocjonująco właśnie o tym opowiadała. Wiecie, Amerykanie bardzo lubią i się chwalą swoją historią. Czasem robią to z przymrożeniem oka, ale generalnie lubią takie wszystkie te anegdotki, te historie takie legendarne, które gdzieś tam przetrwały. Pani też powiedziała, że wnętrze tego miejsca, w którym byliśmy, to zachowało się ono w 60-70%, a jeżeli chodzi o zewnętrzną stronę budynku, to zachowała się w 80-90%, więc można powiedzieć, że ten budynek Independence Hall jest bardzo, bardzo dobrze zachowany. Oczywiście te wszystkie meble, które tam były, o, to wszystko było tak odtworzone, bardziej no już pod turystów, pod to, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, jak to wyglądało. No to idziemy zobaczyć dzwon? Tak, ja chcę go polizać. Z tym lizaniem Liberty Bell, to jest taki inside joke, no może nie do końca inside, bo to jest żart z serialu. Jak oglądaliście serial, jak poznałem waszą matkę, How I Met Your Mother, to tam Barney i Ted jechali jednym z pierwszych odcinków, nie? W pierwszym sezonie właśnie do Filadelfii i Barney miał na celu polizać dzwon wolności. Now if you want, you can go to the same bar, drink the same beer, talk to the same people every day, or you can lick the Liberty Bell. A więc tak się śmiejemy z tego, że idziemy polizać dzwon wolności, oczywiście robić tego nie będziemy. Jesień idzie, liście spadają. Śmiesznie, bo jest 30 stopni. A tu już
autumn is coming. Dokładnie. Zaraz jest jesień, potem zima, święta i nowy rok. No jesteśmy w miejscu, w którym będziemy widzieć na końcu Liberty Bell. Wcześniej jest jakaś taka wystawa, informacja o nim. Generalnie to jest dzwon, który dzwonił w czasie jakichś ważnych wydarzeń, ogłoszenia różnych ważnych wydarzeń, ale tak naprawdę nie jest potwierdzone, czy to on dzwonił właśnie po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości. Różne są legendy. Jedni mówią, że to on dzwonił, inni mówią, że to nie on dzwonił, a w ogóle jak już dzwonił, to nawet po paru dniach. Więc no, tak to jest. Tak w ogóle dużo rzeczy tutaj, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jest takich, że legenda głosi, it's believed, że ktoś wierzy, ktoś mówił, ale dużo rzeczy jest niestety niepotwierdzonych. No ale jest to jakiś symbol, ważny symbol i właśnie idziemy go zobaczyć. I on w ogóle pękł. I to kilka razy. Jest taki nadpęknięty, więc nie wiem, jak ty go poliżesz, takiego nadpękniętego. Myślę, że się nie da. Proszę bardzo, oto on. Nawet nie jest zbyt duży. Ding dong. Na dzwonie znajduje się ten też napis biblijny, cytat. Oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Waży ponad 900 kg. My do Filadelfii w ogóle przyjechaliśmy wczoraj. Przyjechaliśmy pociągiem z Waszyngtonu. Jechaliśmy około 2 godziny pociągiem. Szybko, sprawnie. Czasem jest tak, że przyjedziecie do danego miasta i od razu czujecie taki fajny vibe. My na przykład jak no, przyjechaliśmy do Nowego Jorku, czy przyjechaliśmy właśnie te parę dni temu do Waszyngtonu, to od razu poczuliśmy, że o, super miasto. Tu jest tak, no taki miszmasz, jest różnie. Fajnie, bo jakby są tutaj nowoczesne budynki, ale jest też taki, dużo takiej historycznej zabudowy, trochę takiej właśnie europejskiej, przez kolonistów z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji czy z Holandii. Z jednej strony fajnie, no zobaczymy, jak po tym całym dniu polubimy się z tym miastem. Wczoraj mieliśmy mieszane uczucia, ale dzisiaj już jest chyba trochę lepiej. No i a propos tej architektury i historycznej zabudowy, jesteśmy przy Alfred's Alley, czyli przy takiej alejce, gdzie są przykłady budynków budowanych w latach 1720-1830. Tu mieściły się sklepy i domy różnych rzemieślników, później mieszkali imigranci. Bardzo fajna klimatyczna uliczka mi przypomniała o takiej uliczce w Oslo, co byliśmy. Oczywiście tam był troszkę inny styl architektoniczny, ale też była taka wąska, taka klimatyczna. Tutaj takie miałem skojarzonko. Nasz spacer dalszy po Filadelfii doprowadził nas do Race Street Pier. Siedzimy sobie tutaj pod drzewkiem. Wieje przyjemny wiaterek, w tym upale na pewno pomocny. I widzimy most, duży most wiszący imienia Benjamina Franklina. Mówiłam właśnie, że Benjamin Franklin jest tu ważny i na każdym kroku się pojawia. On chyba się urodził w Bostonie, ale swoje dorosłe życie spędził właśnie już tutaj. Jeżeli chodzi o kolonię, to właśnie tutaj przy jego pomocy powstał pierwszy szpital. On oczywiście też jest jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. No i tutaj gdzieś na każdym kroku jest uhonorowany. Można powiedzieć, że ten most łączy dwa stany, ponieważ no, łączy Filadelfię, która jest w Pensylwanii, z Camden w New Jersey. I taka ciekawostka, Camden jest to miasto, które bardzo często pojawia się w tych wszystkich rankingach najbardziej niebezpiecznych miast w Stanach Zjednoczonych. Filadelfia czy Nowy Jork wcale nie są wysoko, nie są w tych topkach, patrzyłam na jakieś najnowsze rankingi. I jeszcze taka ciekawostka o tym moście, taki polski akcencik, ponieważ głównym inżynierem mostu był urodzony w Polsce Rudolf Modrzejewski. Więc taki również polski akcent, jeżeli chodzi o ten most, jest. Antony Bourdain uważał, że najlepsze Philly cheesesteaki nie są w Filadelfii, nie są w Pensylwanii, tylko właśnie po drugiej stronie rzeki w Camden. Ale my tam nie jedziemy. Bałbyś się tam jechać? Tak. O, zobaczcie, jak z tej perspektywy ładnie widać Independence Hall. Jesteśmy na Market Street. Jeżeli będziecie chcieli zrobić jakieś zakupy w sklepach mniej lub bardziej znanych, sieciówkach i nie sieciówkach, to właśnie tutaj to jest taka zakupowa ulica. Widzę chyba, to jest właśnie centrum miasta. Dużo sklepów typu TJ Maxx, jakieś Sephory, H&M, Primark jest, więc takie rzeczy można tu znaleźć. O, widzę Hard Rock Cafe, więc pewnie dużo też sieciówek. W ogóle fajnie, bo w wielu miejscach w Filadelfii są właśnie takie tabliczki ładne i opisane mamy różne zabytki, ciekawostki. Jesteśmy na Reading Terminal Market, jest to market jedzeniowy, gdzie są knajpy, ale gdzie można też kupić po prostu produkty spożywcze, dużo słodyczy, teraz jesteśmy w jakiejś strefie owoców i warzyw, więc taka, wiecie, trochę taka hala mirostka, coś w tym stylu. Znalazłam sposób, żebyś polizał Liberty Bell. Można kupić? Czekolady. Ale duży, już chciałem kupować, ale takie wielkie nie zjem. Możesz polizać.
bardzo duży ten market. Sobie pochodziliśmy, pooglądaliśmy. My tam teraz nic nie jemy, bo właśnie zjedliśmy wcześniej Philly Cheese Steaki. Też nie mieliśmy jakoś specjalnie poleceń, jeżeli chodzi o ten market. Zawsze pamiętajcie, że na takich marketach jest bardzo duży wybór rzeczy. Jemy oczami, ale często no, te miejsca są takie, wiecie, że korzystają trochę na tym, że takie food courty są popularne, więc nie zawsze trafimy akurat na coś super. Dlatego najlepiej iść do tych miejsc, które akurat słyszeliśmy od kogoś albo mamy jakieś polecenie. Można tam też oczywiście jest bar, można się napić piwa czy drinka. Jest czynny ten market codziennie od 8 do 18, więc raczej nie jest to miejsce na wieczór. Już trochę czuć jesień, nawet bardzo. Zobaczcie, wszędzie już oferty halloweenowo-jesienne. Tu już ktoś się przygotowuje na Halloween. Tu czuć taki jesienny klimat już, nie? No. Już tylko pić pumpkin latte i można czuć jesień. Tutaj właśnie na skrzyżowaniu ulicy 9 Christian Street wchodzimy w taki zaułek włoski, takie Little Italy. Tu mieszkają włoscy imigranci. Bardzo dużo włoskich knajpek. I też właśnie tutaj w weekend, wczoraj jak była niedziela, tu przechodziliśmy tylko, to było dużo takich marketów, dużo produktów spożywczych włoskich i niewłoskich można było kupić. O, tu jakieś widzę włoskie kanapki, oczywiście pizza. Tutaj jak z westernu normalnie, inscenizacja. Dzisiaj jest poniedziałek, jest dużo spokojniej niż wczoraj jak tu byliśmy, bo wczoraj tu się działo życie. Była sprzedaż owoców i warzyw, a także innych produktów spożywczych, bardzo głośno. Siedliśmy sobie na chwilę w kawiarni, uzupełnić płyny, tutaj taka zielona, mrożona herbata. I jesteśmy w kawiarni, która się nazywa Gleaners Cafe. Tu dam wam lokalizację, bo to też wam pokaże mniej więcej, gdzie my jesteśmy i gdzie myślę fajnie się zagubić, bo tu jest taki no bardzo, bardzo lokalsowy klimat i też właśnie, to jest właśnie zaraz tutaj przy tych wszystkich włoskich knajpkach. Ta kawiarnia, z której wzięliśmy herbatę, też jest taka bardzo właśnie widać dla lokalsów, pod lokalsów, bo biorąc tam tą herbatę, widzieliśmy, że ktoś przychodzi, nawet nie mówi co chce, od razu dostaje zamówienie, jakby się wszyscy znają, mówią sobie na ty, ludzie siedzą z komputerami, rozmawiają między sobą nawet siedząc przy oddzielnych stolikach, więc taka fajna atmosfera, trochę ta kawiarnia jest taka szalona, trochę taka artystyczna i w ogóle siedząc tutaj i pijąc herbatę, podszedł do mnie nagle jakiś taki chłopak, młody chłopak i zapytał się, a co w ogóle są za kamery, co my robimy i ja powiedziałam, że właśnie no, jesteśmy youtuberami, że mamy kanał. W ogóle to jest ciekawe, bo w Stanach dużo osób do nas podchodzi i są tacy podekscytowani naszymi kamerami. To jest kamera? Is it video camera? Oh great, it's awesome. I w ogóle bardzo dużo ludzi właśnie zwraca uwagi na te kamery. A tutaj właśnie ten kolega, okazało się, że Nick, tworzy muzykę i powiedział, że o super, jak macie kanał, to możecie korzystać z mojej muzyki, bo ja mam zespół i gramy takiego rocka, rock and rolla. Tutaj wam podaję Nick Lombardo and the Decent OK. To jest zawsze taki fajne, jak ktoś podchodzi, zagaduje. Myślę, że nie tylko od Amerykanów, chociaż oni mają w sobie taką łatwość nawiązywania kontaktów i takiego small talku. Ja muszę się tego uczyć przede wszystkim, bo ja się często wstydzę o coś zapytać, wstydzę się zagadać, a na tym wiecie, na tym się często traci. Jak gdzieś czegoś nie zapytamy, czegoś się nie dowiemy, to potem żałujemy. Ja tak często mam, że żałuję, że do kogoś nie podeszłam, o coś nie zapytałam. A my zawsze, jak jesteśmy w Stanach, to jesteśmy naprawdę zaskoczeni tym, jak ludzie są mili, jak są żywo zainteresowani, jak się pytają, co robimy, skąd jesteśmy. I to jest zawsze super. No, ja mam na nie ważny komunikat. Zaczęło padać. Pada? Pada mrzawka jest. A patrzyliśmy na pogodę, że ma nie padać. No już ma padać. Bo właśnie w ogóle się strasznie zmieniła pogoda. Nagle zaczęło wiać, nagle przyszły chmury i z tego upału, z tych 30 nawet ponad stopni, nagle jest tak no 20 parę, ciemno się zrobiło. Śmiesznie. W takim jakimś opuszczonym garażu, czy jakiejś myjni samochodowej, nie wiem co tu kiedyś było, jest wielki sklep z roślinami, ale nie tylko z roślinami, ponieważ tam są też jakieś świeczki, jakieś dodatki do domu. No naprawdę super, jak ktoś kocha kwiaty, kocha rośliny, no to tutaj może się zatracić. Mój mąż właśnie wcina, którą? Czwartą. Wcina czwartego Philly Cheese Steaka w ciągu jednego dnia, więc tak się kończy jeden dzień w danym mieście, bo trzeba dużo spróbować. A Maciek chce dla was na kanał Macieje jak najwięcej Philly Cheese Steaków z różnych miejsc popróbować, więc aktualnie patrzę, jak wcina czwartą kanapkę. Po zjedzeniu przez Maćka tych Philly Cheese Steaków wróciliśmy znowu do centrum i w ogóle my jesteśmy w miejscu, gdzie mamy hotel. Gdzie on jest? Tam.
Tam mamy hotel dokładnie. Dam wam tu nazwę tego hotelu. Generalnie hotel spoko, w fajnej lokalizacji. Trochę tak spontanicznie bukowany, ale myślę, że jest okej. Okay. Raczej możemy polecić. Duże pokoje. A my w ogóle jesteśmy właśnie przy sklepie, który zwrócił moją uwagę, bo to jest sklep i wszystko jest związane z Halloween, a że Amerykanie mają totalną obsesję na punkcie Halloween. Sama jestem ciekawa, co w tym sklepie jest i co można znaleźć. Słuchajcie, my już wyszliśmy z tego sklepu i tylko wam powiem, że jak chcecie oglądać dalej, to musicie mieć na uwadze to, że tam są straszne rzeczy, więc jak oglądają to osoby, które nie lubią horrorów i się boją, albo na przykład dzieci, to lepiej przewinąć, bo jest parę strasznych rzeczy. Wchodzimy. Można się przebrać za atomówki. Mam takie z Disneylandu. Tu jakieś magiczne czarownice, Salem, Hokus Pokus. Harry Potter. Fajne. Czyli mamy księżniczki, czarownice, Harry'ego Pottera. Stranger Things to jest Hopper. Szczam. 11. O, a to jest ta Chrissy. Chrissy, Ana. Wake up! Hopper w ogóle hit, jakiego dali modela. O, a tu można się zrobić na Jokera. I nie dość, że są stroje Jokera, to są jeszcze, tutaj jest spray do włosów, a tutaj jest jakiś cały w ogóle do włosów sprzęt, w tym można chyba sobie też jakoś namalować lub przykleić, wiecie, uśmiech Jokera. Tutaj mamy stroje związane z horrorami. Po prostu jakby ktoś przyszedł w takiej masce na Halloween. Bardzo bym się bała. Jak byłam mała, na jeden z balów przybierańców, byłam przebrana za takiego pierota, za takiego jakby pajaca. I do tej pory wszyscy się ze mnie śmieją, a to był super, bo ja weszłam do tego sklepu i mój tata mówi, ty jaki byś chciała ten strój? A ja nie wiem, i zobaczyłam tego pierota, on był cały w cekinach, miał taki w ogóle super czapkę. No i wszystkie dziewczyny były księżniczkami, a ja byłam tym pajacem. U, to są dopiero postacie z horrorów, to jest Freddy Krueger. W ogóle leje z tego, że to biorą jakiegoś takiego modela, nie? Ładniutkiego, żeby takiego Freddy'ego Krugera przedstawiał. To i tak naprawdę dla nich kupienie czegoś takiego to jest takie, można powiedzieć, pójście na łatwiznę, bo jak wiecie, jak na przykład się zawsze co roku ogląda Gwiazdy, to jest takie prześciganie się, oczywiście mistrzynią jest Heidi Klum, która zawsze się świetnie ubiera na Halloween. Can I show you my collection? Nawet słodkie. Powinno jeszcze być właśnie z How I Met Your Mother, powinna być ta Slutty Pumpkin, czyli taka sexy dynia. Tim Burton oczywiście król takich klimatów, to na przykład wszystko z gnijącą panną młodą związane. I've been carving up my friends for years. Now it's my turn to make a jack-o'-lantern from your... Scooby-Doo. Śmieszne. O właśnie te potwory, co tak coś tu robią, to mi się ze Scooby-Doo kojarzą, nie? No, zawsze no. Zdejmowały maskę i się okazało, że to był ktoś. Bawi mnie to, że są tu jakieś takie straszne kubki, takie różne związane z horrorami, i nagle jest Stitch. Give where you're going! I'm trying to sanitize! Oczywiście jest też bardzo dużo rzeczy ozdobnych do domu. Mi się kojarzy, że oglądaliśmy Modern Family, oni zawsze tak ozdabiali dom na Halloween, to będzie miał straszniejszy. Oczywiście są takie akcenty typu kubeczki, o, ten jest nawet ładny. And now your mind, fajny. Ale są też jakieś, nie wiem, wycieraczki, coś do postawienia w domu, koce, jakby się chciało mnie wystraszyć. Ajo. Umarła. Straszne. I tam jest jeszcze jakaś sieć pajęcza. I na przykład to wszystko, co wam pokazuję, można kupić i sobie postawić w ogrodzie albo w domu. I no to kosztuje, nie wiem, 100-200 dolarów, coś takiego. I no na przykład tego klauna, czy tego kościotrupa sobie stawiacie w ogrodzie. A tu mamy wesołe rzeczy, w tym stroje dla dzieci, na przykład można być takim kurczakiem. Można być krową, można być pandą, a można być na przykład bananem. Pozdrawiam Izę, która kiedyś była przebrana za banana. To jest najgorsze dla mnie. To jest pająk skaczący na dodatek. Kupujemy. Tragedia! To jest wszystko, czym można właśnie ozdabiać dom na zewnątrz, bo nie dość, że mamy takie różne lampiony, czyli tu w ogrodzie, na tarasie, na balkonie sobie można postawić. Tu w ogóle jakieś nagrobki straszne.
zombie babies, tu w ogóle jakieś pająki oj nie. Idziemy dalej. Tej świni. Stopy, nogi oderwane. Kobieta, taki duch, taki hologram. Jezu. No przecież to idzie paść. Tu jest coś, co ja bym chciała, jak byłam mała, bo wtedy kochałam wampiry, więc chęcią bym te wszystkie rzeczy do zrobienia z siebie wampira kupiła. Ale pamiętam, że ja też kiedyś miałam takie zęby wampirze. Było coś. Coś było. Tu mamy sekcję rzeczy do make-upu. Mamy też takie rzeczy, których wam nie pokażę, bo są takie trochę niegrzeczne. Bo pamiętacie, że Halloween to jedyna noc, albo nie powiem tego. No i to oczywiście jeszcze sekcja z milionem dziwnych masek, kapeluszy, nakryć głowy. Przed chwilą widziałam nakrycie głowy rekin, tu jakieś nakrycie głowy czarownic. I tak właśnie wygląda sklep cały w Halloween. Jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało, zwłaszcza te stwory takie, które straszyły. No to było super. A ja się tego bałam. W każdym razie sklep się nazywa Spirit. Nie wiem, on jest chyba całoroczny. Czy nie? Tego nie wiemy, jak wiecie, to piszcie. Nie wiem, czy on jest całoroczny. Chyba są trzy tutaj takie w Filadelfii. My byliśmy na chwilę w hotelu. Chwilkę odpocząć, przebrać się, ogarnąć. Jesteśmy w parku, który nazywa się... Spruce Street Harbor Park. Tu oczywiście lokalizacja. Myślę, że tu więcej się dzieje w weekendy, kiedy są pewnie jakieś knajpki, drinki, jakaś muzyczka, muzyczka tego. Ale jest tu bardzo ładnie, już widzę dużo lampek, wszystko oświetlone. Więc my stwierdziliśmy, że przyjdziemy sobie tutaj na taki spacerek. O, to właśnie słyszałam, że tu jest dużo takiej strefy do chilloutu. Są hamaczki tutaj wszędzie. Krzesełka. Ławeczki, więc można sobie tutaj siedzieć. Idziemy zobaczyć, czy jest coś... Do jedzenia, picia, oczywiście. O, tu jest jakiś statek. No. Historyczny statek, można nawet wejść chyba, jakieś są wycieczki. Znaczy wycieczki, że wejść na tam. Zwiedzanie, a tam zwiedzanie, jest no. Jakiś żeglowiec już. O, tutaj są jakieś miejsca, knajpki. One są chyba teraz otwarte, ale po prostu jest mało ludzi, bo no jest poniedziałek. O, tu jakaś... instalacja artystyczna. O, zobaczę ten most, ten co dzisiaj widzieliśmy. O, ładnie, oświetlony. Oświetlony. Ale powiem wam, że mimo tego, że jest poniedziałek, to i tak jestem w szoku, że tu jest tak pusto i spokojnie, bo czy w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie też byliśmy w dni tygodnia i w ogóle w innych miastach i zawsze o każdej po prostu porze dnia i nocy tam są wszędzie ludzie w takich, powiedzmy, bardziej modnych miejscach, tam gdzie jest jedzenie, tam gdzie jest alkohol, tam gdzie jest muzyka, to zwykle jest dużo ludzi, a tu no cisza, spokój. Mieliśmy przez chwilę taką myśl, żeby kupić sobie jakiegoś drinka, bo tam taki był mały bar, ale stwierdziliśmy, że idziemy dalej. Jeżeli będziecie mieli wolny wieczór, no to myślę, że fajna miejscówka w te ciepłe dni, idealnie, bardzo fajnie zrobiona. No właśnie jestem ciekawa, czy w weekend się tu dzieje, czy jest tu dużo ludzi, czy naprawdę jest taka impreza. Wieczorne ulice Filadelfii też takie dość spokojne, przynajmniej w tej okolicy, w której jesteśmy. A mam dla ciebie parę ciekawostek, chcesz? Słucham. Czy wiesz, jak jeszcze się mówi na Filadelfię? Jak się nazywa to miasto? Philly. Philly, oczywiście Philly, ale również nazywa się je miastem braterskiej miłości, czyli the city of brotherly love, ponieważ właśnie z greki Filadelfio, Filadelfia oznacza braterską miłość, więc tak się mówi. Jest to również miasto, które można nazwać przez to, że było właśnie tutaj w centrum tych 13 kolonii, miastem takich pierwszych razy, pierwszych rzeczy. Tu był pierwszy szpital, tu jest pierwszy bank i można je zobaczyć. Tam dzisiaj chyba po drodze one nie były jakoś, nie? Mówiłam dzisiaj, że Benjamin Franklin, który odegrał swoją rolę, jeżeli chodzi właśnie o ten pierwszy szpital. A jeszcze w ogóle a propos Benjamina Franklina i też taka ciekawostka, on znajduje się na banknocie 100 dolarowym. Jeszcze taka może nie ciekawostka, ale rzecz, którą miałam na liście, to dom Tadeusza Kościuszki. Tadeusz Kościuszko jest bohaterem narodowym, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Wiele ma w Stanach pomników, są nawet właśnie jego muzea i właśnie w tym domu, gdzie on mieszkał, jest teraz muzeum. Niestety dzisiaj było zamknięte, więc jak tu będziecie w inny dzień tygodnia niż w poniedziałek, interesuje was Tadeusz Kościuszko, to myślę, że warto. Zresztą bardzo, bardzo ciekawa postać. No i to jest świetne, że tutaj w Stanach Kościuszko jest właśnie tak zapamiętany. No i co, mieliśmy jeszcze coś zjeść, mieliśmy jeszcze chodzić. No ale nie było co jeść. Ale nie było co, Maciek na początku jeszcze mówiła, może zje jeszcze innego Filiczy Suseka, ale stwierdził, że już nie ma sił. No i tak chodziliśmy, nic nam nie wpadło w oko. Zmęczeni, wróciliśmy do hotelu. Mamy już kolejny dzień, kolejny
poranek w Filadelfii. Zaraz pędzimy na pociąg, jeszcze tylko jakaś szybka kawa, coś przegryziemy, ale jeszcze zeszliśmy do Starbucksa, ponieważ już to chyba mówiłam w filmie z Londynu, że i może też w filmie ze Stanów, że my kolekcjonujemy kubki ze Starbucksa z danych miast. Tu mamy, proszę bardzo, Filadelfię. Jest dzwon wolności, który wam pokazywałam, jest nawet pęknięty, jest ratusz, jest most Benjamina Franklina, jest nawet napis The Birthplace of America. Cena takiego kubeczka to 13,99. No i jesteśmy już na dworcu, powiem wam, że ten dworzec też jest podobnie jak ten w Waszyngtonie. Przepiękny, robi mega wrażenie. Zobaczcie na to sklepienie. Tutaj w ogóle taka ciekawostka, widzę tutaj za mną reklamę odzieży medycznej. Była gdzieś nawet taka reklama, że 1 na 6 lekarzy w Stanach Zjednoczonych kształci się właśnie w Filadelfii. Filadelfia słynie też właśnie z bardzo dobrych szkół prawniczych i medycznych. My za chwilę mamy pociąg, ale jeszcze znajdę chwilę na małe podsumowanie. Podtrzymuję to, co mówiłam, że do Filadelfii warto przyjechać, ponieważ jest to miasto bardzo ważne, jeżeli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś się interesuje historią, jeżeli ktoś po Stanach jeździ, no to myślę, że znajdzie też czas na 1-2 dni w Filadelfii, żeby te najważniejsze zabytki, punkty miasta zobaczyć. Jeżeli chodzi o to, co innego miasto ma do zaoferowania, nie można tego porównać do tego, co ma do zaoferowania Nowy Jork. Jest tutaj całkiem inny klimat, oczywiście dużo mniej atrakcji. Z miastami jest, wiecie, tak trochę jak z ludźmi. Z kimś czasem od razu poczujemy tą iskierkę, tą chemię, a czasem nie, a czasem po jakimś czasie dopiero poczujemy. No i tak chyba też jest z miastami. Ja na przykład do Nowego Jorku, jak przyjechałam, to od razu tu poczułam, że tak, to jest takie miasto dla mnie. Zresztą nawet ten Waszyngton, który odwiedziliśmy parę dni temu, tak miałam, że wyszłam na ulicę Waszyngtonu i czułam się tam bardzo, bardzo dobrze i swobodnie, a tu w Filadelfii tak swobodnie i tak komfortowo się nie czułam. Wydaje mi się, że na to wpłynęło wiele czynników. To, jak to miasto jest ułożone, to jak się spaceruje po jego ulicach, to jacy ludzie nas otaczają, to na jakie miejsca trafiamy. To są też takie odczucia, które ciężko opisać, co konkretnie na to wpłynęło, po prostu takie moje subiektywne odczucia, że jednak aż tak dobrze się w tym mieście, na jego ulicach i przechadzając się tymi uliczkami dobrze nie czułam. Doceniam to miasto za to, że ma właśnie taką piękną, momentami historyczną zabudowę, architekturę, że jest tyle zabytków pięknie zachowanych. Bardzo się cieszę, że byłam w Independence Hall. No naprawdę ważne miejsce, które no zapamiętam na długo i będę zawsze wszystkim opowiadać, że byłam w tym miejscu. Ale poza tym, jeżeli chodzi o sam klimat miasta, to raczej mnie to jakoś bardzo by nie ciągnęło, żeby przyjechać kolejny raz. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych filmach ze Stanów. Zasubskrybujcie ten kanał oczywiście, jeżeli chcecie oglądać dalsze materiały. Jeżeli wam się ten podobał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, jaki wy macie odbiór Filadelfii, chociażby po tym filmie, a może tu kiedyś byliście, a może chcielibyście przyjechać. Dawajcie znać. Ja tymczasem się żegnam. Pa, pa!